przestawaj, Boro. Nie przestawaj, idziesz, k***wa. Rafał Boro Borkowski! Piękny obrazek wzajemnego szacunku. Tutaj idealnie pasuje przysłowie: dawać wszyscy, tylko po kolei, żeby nikt dwa razy stolu nie dostał. No tak, tak, ten tekst bardzo tutaj pasuje. Chociaż no, następnym razem jeden na jeden i rozpierdala od początku do końca. I mam nadzieję, że to będzie sekwento. Ja jestem autentyczny. Tak samo jak Jay Silva do mnie podszedł, nie będę gadał głupot jak na przykład Cassius, że kurwa McGregora napierdala ci tam i kogoś ci tam, nie wiem, Tyson Fury będzie miał z nim ciężko, a dostał ostatnio w pierdol tutaj frikowych zawodników. No, ja patrzę realistycznie i nie mam zamiaru świrować i robić siebie chwie kogo. W międzyczasie... Witam serdecznie wszystkich w ten dolarsowy wieczór! A z tej strony wasza ulubiona oczywiście Caroline Derpiński! Dołączam do rodziny Cloud MMA! No i znowu ze starym na plecach zabawa. Niezła zabawa. Skurwysyn Terminator. Ty, Jacek Gadzinowski między nami stoi. Piotr Lizakowski! A powiem wam, że taką ciekawostkę, że wszyscy co tutaj byli, i to trenerzy z innych narożników nawet, i w hotelu podczas tego okresu, co tu jesteśmy od środy, to mówili mi, że on we mnie wleci. I ja już zacząłem w to wierzyć, a trener Mirek mówi: weź panie słuchaj, bo on w ciebie nie wleci. Marcin z tobą wygrał, znaczy wygrałeś z Marcinem, tak? Ten najebany jest chyba. No Marcin Najman bał się po prostu wyprowadzić cios i nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek cios doszedł do Lizaka. Na plus jest to, że przewalczył chyba pierwszy raz w swojej karierze cały dystans. O, to prawda, wszyscy byli zadziwieni. Mówią myślisz, że wyjdzie do drugiej walki? No mam nadzieję, Myślisz, że przewalczy drugi dystans? Nie, chyba. Tak wiele nie prośmy. No ja ci mówię raz, że nie wyjdzie. Zakład? Nie wyjdzie, niech... O złotówkę, bo ja nie mam tyle. Dobra, ty jesteś hazardzistą. Ale ja wiem, ja przecież wczoraj siedziałem z ciosem do późna, bo ja już mu powiedziałem wczoraj, że tej walki nie będzie, nie? Kilka godzin później. Co robisz, gościu, ojca mi przewracasz gołego? Ci wale, k***wa ciosa. Koniec! A Najman triumfuje. No tak, tylko poczekajmy na oficjalny werdykt. Tutaj werdykt dla Marcina Najmana nie jest do końca sprawą priorytetową. On chciał, aby Adrian Cios leżał w klatce i właśnie Adrian Cios to czyni. I to mu się udało. Ale oczywiście Adrianowi życzymy jak najwięcej zdrowia. Ta muzyka nie jest dobra w tym momencie. Zwycięzcą walki przez dyskwalifikację Adrian Cios! On nie chciał walczyć! Ale uważasz, że ani razu nie uderzyłeś go w tył głowy? Jeżeli uderzyłem go w tył głowy, to było to w ferworze walki. Normalny wojownik się otrzepuje i walczy dalej. A ciota zwieźli na noszach! Najman przegrał pierwszą walkę na punkty z 40 kg lżejszym Lizakiem. Potem przystąpił do walki numer 2 z ciosem. Ciosa wyniesiono na noszach, natomiast uwaga, poczekaj, Najman został zdyskwalifikowany za cios w tył głowy. Dzisiaj poinformował opinię publiczną, że rozważa złożenie protestu. Ten oficjalny protest, który będzie wysłany jeszcze dzisiaj przed godziną 20 do organizacji, zamieszczę dzisiaj na swoich wszystkich mediach społecznościowych. No nie może być tak, że jakiś symulant w ten sposób wodzi za nos sędziów. Oszukał sędziów, oszukał całą publiczność. Jakie protesty? Marcin przegrywa stojąc, przegrywa leżąc, przegrywa krzycząc, przegrywa ten. Pełne trzy rundy. Ale sukces. Ojej. No kończę, bo się na trening śpieszę. Nara. Aaaa!
Mordunia, nie zabrałaś swojego zestawu z chaty. Dobrze, że tak Najmana się nie wystraszyłeś. Nie umieraj z głodu. Weź udział w naszym konkursie. Siemaneczko, słuchajcie, wraz z Pasibusem mamy dla was specjalną ofertę na Halloween. Wypuszczamy kupony na burgery Słodki Lizak i Ostry Wampir. Osoba, która przegra i sprzeda mniej burgerów w Wapce, będzie musiała smażyć dla widzów nasze burgery. Musicie najpierw mordeczki pobrać apkę Pasibusa, potem w apce, a dokładniej w miejscu na kod. Wpisujecie hasło Wampir lub Lizak. I Wampir musi wygrać. Lizak będzie smażył. Wcale nie. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. W opisie i będziesz smażył burgery. No to się jeszcze okaże. Słodki Lizak. Słodki Lizak, liczę na was. Liczę na was. Znowu przerwa. I znowu skandowanie publiczności. Przerwa. Czy to jest przerwa na zdjęcie butów i walkę w MMA? Ten pojedynek miał specjalne zasady, że jeżeli nastąpią dwa faule ze strony Denisa, to zmienia się formuła. Tak też właśnie się w tym momencie dzieje i ten pojedynek będzie kontynuowany w formule MMA! I słyszą państwo publikę. Czy Denis zawalczy? No chyba, że... Ale Denis wychodzi z klatki. Zwycięzcą pojedynku przez dyskwalifikację, a konkretnie rezygnację Denisa z walki, Daniel Onielajczuk! Darza, wiesz, ja przyznaję się, przesadziłem w pierwszej rundzie, ale przez to, że tak jak powiedziałem, go nienawidzę. Natomiast była umowa, że po dwóch faulach będziecie walczyć w MMA. Czy Denis odmówił tego, ponieważ my tego nie słyszeliśmy? No spytaj się jego, zaczął krzyczeć, że jest po operacji, nie będę, żebym się honorowo zachowywał, ale czy on się honorowo zachowuje, nie. Co taki smutny. Stary, zawalczyłeś z legendą polskiego kickboxingu, dałeś trudny pojedynek, remis. Chyba się trzeba cieszyć. Tak, ja z tego powodu się cieszę, ale zmęczony. Dawid, tak jak sądzisz, dlaczego Denis się tyle razy położył, żeby nie otrzymać tego ciosu? Nie wiem, co się wydarzyło w jego głowie, nie rozmawiałem z nim, nie będę go oceniał. Ale powiem jedno, ja powiedziałem i powtarzałem tak od początku. 3 miesiące to jest za krótko na tą walkę. Ej, ale naprawdę, ja was proszę, nie porównujcie Denisa do cesarza, do Najmana. Nie mówcie, że to jego syn, bo nawet cesarz się wstydziłby takiego syna. Cesarz potrafi przegrywać z godnością. Choć wczoraj przegrał z Lizakiem, to później z tym, nie wiem, drugim magikalem, to wygrał. Tak na moje. A Denis co? I do domu. Cała Polska dziś szaleje. Denis płacze, Daniel śmieje. Jak nie wiesz co zrobić, to nalaj, bo to jest najważniejsze, nie? Może walki nie wygrasz, ale morda będzie cała. No. I tam te nagłówki, co tam piszą, taki. Przecież on nigdy nie był inny, no. Zachował się bardzo mądrze. To było takie ciotowate. Ale bicie w jaja, siedząc na ziemi, bije jaja po jajach tego, Daniela. Łeb. Nie wyszedł do formuły MMA i 3 razy skakał z klatki te wydyganie. Wiesz, weszło do MMA, zrobiłby mu ogromną krzywdę, nie? Naprawdę zrobiłby mu ogromną krzywdę. Dali mu szansę, bo w sumie już sędzia Jarosz krzyczał, że powinno być wcześniej MMA. Jednak tam porozmawiał z drugim sędzią Bańkowskim, puścili dalej, ale on znowu się wywrócił bez ciosu, uderzył mnie w krocze. No i to już był ewidentny faul, tak? Ale my nie będą robić pod niego, sędziowie zrobili to pod niego. Składam protest i on wyjebał jaja na to, co wszyscy sobie myślą. Bo Daniel mówił, że tam były zasady, że jak będą dwa twoje faule, to wtedy tak. Się zmienia w MMA. Dokładnie, dwa moje faule. Tylko, że zauważcie, że ja kopnąłem go raz, nie zrobiłem mu nic innego złego. Tylko za trzecim razem, kiedy chciałem je uderzyć na ziemi, no to co, no przestraszyłem się i go kopnąłem nogą, żeby wykalał, ale kopnąłem go z parteru. Także to nie był faul zamierzony, tylko się broniłem. A jak oceniasz decyzję sędziów, Denis? Zła decyzja, będzie ten, jak to się nazywa. Odwoływał się będę od werdyktu. Kilka dni później. Nie jestem zwykły kurwa, gdzie będziecie mówić mi kurwa ustalać swoje zasady. Zasady były ustalone jasno. Jak sfauluję specjalnie lub uderzę go z głowy lub go kurwa nie wiem, lub go kopnę w twarz lub obojętnie gdzie,
niż w zasadach bokserskich, no to wtedy kurwa przechodzimy do MMA. O, i jeszcze jedno. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na problem globalnego ocieplenia. Zmiana klimatu ma wpływ na wszystkie części świata. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta. Potrzebujemy działań w dziedzinie klimatu, kurwa, w tej chwili.